Witam Państwa w programie Bez Problemu. W dzisiejszym i w kolejnym odcinku przedstawię Państwu najnowsze zmiany w dziedzinie praw konsumenta. Zmiany te wprowadziła ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku. Ustawa ta obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku i jest to niezwykle istotna data. Do umów kupna-sprzedaży zawartych przed tą datą, czyli do 25 grudnia 2014 roku, stosujemy przepisy stare. Te stare przepisy to m.in. ustawa o sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego oraz ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Natomiast przepisy ustawy nowej o prawach konsumenta stosujemy do umów kupna-sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku. Nowelizacja jest korzystna dla konsumenta, nakłada szereg obowiązków na przedsiębiorców, na sprzedawców, natomiast zwiększa katalog praw konsumenckich. Ustawa ta dotyczy w szczególności dwóch specyficznych rodzajów sprzedaży. Pierwszy to sprzedaż na odległość, a drugi sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa. Sprzedażą na odległość jest sprzedaż przez internet, przez telefon i sprzedaż korespondencyjna, coraz mniej popularna. Natomiast sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa to najprościej mówiąc wszelkiego rodzaju pokazy produktu, na przykład w hotelach czy w restauracjach, połączone ze sprzedażą produktu. Ustawodawca zawsze miał na oku te specyficzne rodzaje sprzedaży i obejmował tutaj konsumenta wzmocnioną ochroną. Konsumentowi przysługiwało prawo do odstąpienia od tego rodzaju umów bez podawania przyczyn. W starym systemie prawnym konsument na odstąpienie miał 10 dni. W świetle ustawy o prawach konsumenta wydłuża się ten termin i konsumentowi przysługuje 14 dni na odstąpienie od umowy. Termin ten liczymy od dnia wydania konsumentowi produktu, czyli na przykład gdy zamawiamy produkt przez internet, liczymy 14 dni od dnia dostawy tego produktu przez kuriera, a w przypadku usług termin ten będziemy liczyć od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy polega na tym, że strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły. Tak więc konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, natomiast sprzedawca zwrócić musi cenę zakupu towaru. Ustawa o prawach konsumenta po raz pierwszy wyraźnie uregulowała, iż sprzedawca zobowiązany jest także do zwrotu kosztów dostawy towaru. Jednak jeżeli wybraliśmy jakiś droższy, szybszy sposób dostawy, dostaniemy zwrot, ale tylko do wysokości najniższej ceny dostawy w cenniku u danego sprzedawcy, czyli nie otrzymamy zwrotu pełnej kwoty dostawy. Sprzedawca musi poinformować w chwili zawierania umowy konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy. Jeżeli tego nie zrobi, termin na odstąpienie od umowy przedłuża się o kolejne 12 miesięcy, liczone od upływu tych 14 dni na odstąpienie od umowy. W wyniku odstąpienia od umowy jesteśmy zobowiązani odesłać sprzedawcy towar i musimy to zrobić na swój własny koszt. Możemy połączyć złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z odesłaniem towaru, jednak nie musimy, ponieważ mamy na to kolejne 14 dni od daty złożenia oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie musi być składane w formie pisemnej, jednak taka forma jest preferowana, bo jest formą pewną ze względów dowodowych. Pamiętajmy, że wysyłając takie oświadczenie, wysyłajmy je za potwierdzeniem nadania i za potwierdzeniem odbioru. Sprzedawca w momencie otrzymania oświadczenia ma 14 dni na zwrot ceny zakupu towaru wraz z kosztami dostawy. Jednak może powstrzymać się z tym zwrotem pieniędzy do momentu, w którym otrzyma towar, chyba że sam zaoferował, że towar od konsumenta odbierze, ale te przypadki będą należały zapewne do rzadkości. Sprzedawca nie musi też zwrócić nam pełnej kwoty zakupu towaru. Związane jest to z tym, że jeżeli konsument
użytkował produkt w sposób wykraczający poza to, co niezbędne i konieczne dla oceny cech, charakteru i funkcjonalności towaru, i przez takie użytkowanie doprowadził do zmniejszenia jego wartości, musi liczyć się z tym, że sprzedawca pomniejszy zwracaną cenę zakupu towaru o kwotę wynikającą z tego uszczerbku wartości. Może być to przedmiotem sporów sądowych. W jaki sposób możemy użytkować towar, aby odzyskać pełną cenę? Na przykład, gdy zamawiamy bluzkę albo buty, możemy je odpakować z opakowania i przymierzyć. Natomiast niekoniecznie musimy odcinać metki i nie powinniśmy chodzić w zakupionym towarze, w szczególności jeżeli chodzi o buty, wychodzić poza dom. Natomiast w domu możemy jak najbardziej dokładnie przymierzyć ten towar i ocenić, czy chcemy go, czy nie. Pamiętajmy o tym, że prawo do odstąpienia od umowy nie wiąże się z koniecznością podawania przyczyny odstąpienia. I w zasadzie już samo złożenie oświadczenia woli konsumenta o odstąpieniu od umowy wiąże sprzedawcę. Jednak ustawa o prawach konsumenta zawiera szereg wyjątków od prawa do odstąpienia od umowy. Wyjątki te precyzuje artykuł 38 ustawy. Najważniejsze z nich dotyczą towarów zakupionych na aukcji publicznej. Jednak pamiętajmy o tym, że aukcja na serwisach internetowych typu Allegro nie jest aukcją publiczną w rozumieniu tych przepisów i możemy odstąpić od zakupionego w ten sposób towaru pod warunkiem, że sprzedawcą był przedsiębiorca, czyli osoba, która w sposób profesjonalny trudni się sprzedażą, czyli prowadzi tą działalność polegającą na sprzedaży w formie działalności gospodarczej lub zawodowej. Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy dotyczą m.in. towarów, które ze względu na ochronę zdrowia i warunki higieny po odpakowaniu nie nadają się do dalszego użytkowania, np. odpakowane soczewki kontaktowe. Są bezużyteczne dla sprzedawcy, dlatego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku takiego towaru. Uważajmy też, kupując programy komputerowe i wszelkiego rodzaju płyty CD i DVD, które zawierają zapisy wizualne i dźwiękowe, ponieważ jeżeli odpakujemy taki produkt, nie będziemy mogli tego produktu zwrócić, nie będziemy mogli odstąpić od tego rodzaju umowy. Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy to między innymi po pierwsze zakup produktów, które ze względu na ochronę zdrowia i warunki higieny po odpakowaniu nie nadają się do ponownego użycia. Na przykład odpakowane soczewki kontaktowe stają się bezużyteczne i od takiego zakupu odstąpić nie będziemy mogli. Uważajmy również na treści cyfrowe, które kupujemy i które nie są zapisane na trwałym nośniku, na przykład filmy na VOD. Jeżeli rozpoczniemy pobieranie takiego filmu na nasz komputer, tracimy prawo do odstąpienia od umowy. Ważne jest to, żebyśmy w przypadku zakupu programów komputerowych lub płyt CD, DVD zawierających zapisy wizualne i dźwiękowe nie odpakowali takiego produktu, ponieważ po odpakowaniu tracimy prawo do odstąpienia od umowy. Ustawa o prawach konsumenta wprowadza też nowe zasady zawierania umów przez telefon. Do tej pory sprzedawca mógł zawrzeć z konsumentem umowę przez samą rozmowę telefoniczną. Natomiast od 25 grudnia 2014 roku sprzedawca musi dostarczyć konsumentowi na trwałym nośniku danych treść umowy przed jej zawarciem. Natomiast konsument również na trwałym nośniku danych musi dostarczyć sprzedawcy swoje oświadczenie woli o wyrażeniu zgody na zawarcie tej umowy. Dopiero wtedy taka umowa dochodzi do skutku, w przeciwnym razie jest umową nieważną. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek programu Bez Problemu. Zapraszam Państwa również do wysyłania maili na adres redakcyjny programu bezproblemu@lokalnatelewizja.pl. W mailach mogą Państwo zadawać mi pytania dotyczące frapujących Państwa kwestii prawnych, jak również sugerować tematy kolejnych odcinków naszego programu.